soundimage.eu. Royalty-free and stock music. Preview. 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 Sound Image. Creative music tracks for your projects. Preview. 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 Soundimage.eu. Royalty-free and stock. Soundimage.eu. Royalty-free and stock music. Preview. Cześć wszystkim. Słuchajcie, ja tak dzisiaj z cicha pęk. Przepraszam z góry, że ten film jest taki trochę niemy. Aczkolwiek, tak, część rodzinki nie wyraża zgody, żeby ich nagrywać. Jakoś nie mam potrzeby w tym odcinku afiszować się jakoś bardzo z Lalą. Chcę Wam ją pokazać w plenerze, a nie innym ludziom. I takie miałam zamierzenie od początku, więc skorzystałam, że jest godzina siódma, po siódmej. I po prostu idziemy Wam z Laurą pokazać molo. Taka od naszych apartamentów prowadzi fajna ścieżynka. Tutaj jest ta prywatna plaża, fajna rzecz, kranik, można sobie opłukać stopy, jak się zapiaszczą. Pogodę mamy super, jest słonecznie, jest cieplutko. I teraz fajna rzecz jest taka, tam jest jedna bramka, można sobie zejść bezpośrednio na plażę, a tutaj można sobie wyjść bezpośrednio na molo, ale trzeba przyłożyć specjalny chip, bez tego nie otworzymy bramki. Ja oczywiście bardzo inteligentnie nie wzięłam klucza. Tutaj od tej bramki nie ma chipu, od tej bramki jest klucz, którego oczywiście nie wzięłam. No ale jesteśmy częściowo na molo. Tam są rowerki wodne. Dzisiaj może pokusimy się o wypożyczenie jednego, o ile otworzą tą wypożyczalnię, bo wydaje mi się, że pomimo, że są tu zaparkowane, to jeszcze sezon weekendowy się nie zaczął, mimo że dzisiaj piątek, więc wątpliwe jest to moim zdaniem, czy dzisiaj to otworzą. Tamtą plażę, którą widzicie, to jest plaża hotelu Sułkowski i troszeczkę pożałowaliśmy, że jednak nie zdecydowaliśmy się na Sułkowskiego, bo ma szeroką, piaszczystą, wielką plażę. Jest trochę aut, ale tych ludzi nie widać, w ogóle tak turystów tutaj nie widać jeszcze. To jeszcze nie wakacje, chociaż przypuszczam, że jutro przy sobocie zjedzie się na pewno więcej. No a my jesteśmy tutaj, niby rzut beretem, ale jednak no tutaj jest tak bardziej kameralnie, widzicie. Tutaj ta plażyczka to jest taka malutka, poza tym jest za płotem, trzeba za każdym razem chip przykładać, żeby tutaj wejść do tej wody. No ale wczoraj plażowaliśmy sobie tam na molo, na samym końcu, później wieczorem ktoś tam łowił rybki, więc na molo super, tylko szkoda, że nie ma drabinki, więc jakby się chciało skoczyć z molo do wody, no to już później bardzo ciężko byłoby wejść. Ale tak to wygląda. Ogólnie nie narzekam, no. Apartament jest super urządzony, jesteśmy bardzo z niego zadowoleni. Więc chociaż tyle, że naprawdę komfortowe warunki, myślę, że lepsze niż w hotelu Sułkowski. Jeżeli chodzi o takie zakwaterowanie, każdy ma swoją przestrzeń, wszystko jest super designersko urządzone, tak nowocześnie. No bardzo zwracam na to uwagę już teraz w hotelach. Natomiast no co, minusy są takie, że właśnie ta plażyczka,
ten chip wszędzie, mało miejsca, więc jakby tutaj zgromadziło się dużo turystów, no to już byłby problem, żeby się tu pomieścić wszędzie, bo dla tak dużego apartamentowca powinna być dużo większa plaża, moim zdaniem. Ale no, my akurat trafiliśmy, że nie ma gości prawie w ogóle, więc wszystko jest tak naprawdę dla nas do użytku. To jest fajne. No i minusy są takie, że nie mamy wyżywienia oczywiście, bo to nie jest hotel, to jest apartament, więc to jest zupełnie inne zasady, inne warunki. Minus jest też taki, że trzeba było wpłacić depozyt. Bardzo często tak jest i zazwyczaj jest to duża kwota, bo 500 zł to nie jest mała kwota na poczet ewentualnych szkód. I ten depozyt jest zwracany dopiero w dniu wyjazdu. No więc jeżeli ktoś chce jechać budżetowo, to i tak nie uniknie tego zamrożenia pieniędzy na okres pobytu. Tutaj też taki mały placyk zabaw jest na terenie obiektu, więc Staś tutaj wczoraj sobie szalał. Ogólnie wszystko bardzo estetycznie zrobione, ale widać, że jeszcze to jest w powijakach. Nie wszyscy ludzie wykluczyli swoje apartamenty, bo tutaj można było po prostu kupić apartament. No i teraz ci prywatni ludzie po prostu wynajmują go turystom. Więc winda jest jeszcze niedopracowana, jest w ogóle owinięta w folię. Nie wiem, dlaczego nikt tego jeszcze nie ściągnął z niej, bo to tak nieestetycznie wygląda. No ale jeździć jeździ, tak? Natomiast gdzieś tam w środku słychać jeszcze jakieś prace wykończeniowe, więc no to jest taki jeszcze apartamentowiec, który z jednej strony fajnie, bo jesteśmy chyba trzecimi gośćmi dopiero w tym apartamencie, więc to jest takie nowiutkie. A z drugiej strony, no jak wszystko, zawsze ma swoje minusy, tak, każda strona. No, wychodzi śliczne słoneczko. Słuchajcie, ja na dzień dzisiejszy uciekam już do rodzinki. Muszę jeszcze skoczyć do sklepu po zakupy, bo musimy z Martyną zrobić jakieś śniadanie dla wszystkich. Później chyba po prostu będzie plażing. Jeżeli uda mi się zabrać Laurę tutaj na molo, żebyśmy sobie posiedzieli i nagram jakieś filmiki, no to będę się bardzo cieszyć. Będę się starała, żeby tak było, żebyście zobaczyli ją w różnych odsłonach, jeszcze podczas tak zwanego plażingu i spażingu. Także do zobaczenia niebawem. Słuchajcie, postanowiłam Wam jeszcze pokazać. Mamy godzinę 11:00, jesteśmy po śniadanku. Postanowiłam Wam jeszcze pokazać taras widokowy na dachu. To jest bardzo fajna rzecz, o której jeszcze nie wspomniałam, a jest to niewątpliwa atrakcja tego obiektu. Znajduje się na, no niby nie na trzecim, tylko w sumie można powiedzieć na czwartym piętrze, bo jest powyżej trzeciego piętra. Windą chyba na sam taras się nie da dojechać, ale na trzecie piętro można dojechać. Natomiast ja, żeby spalić trochę kalorii pośniadaniowych, postanowiłam przejść się po schodach. Podoba mi się ten sztuczny beton. Bardzo fajna sprawa. O, widzę, drzwiczki są uchylone, bo tutaj też trzeba przyłożyć chip, żeby się tu dostać. Ale są uchylone, więc ktoś tu pewnie już był i nie zamknął. Tu niestety widok psuje nam, ten boczny widok psuje nam budowla następnego apartamentowca. Ale tutaj się już rozpościera piękny widok na jezioro. Laura jest chyba przeszczęśliwa. I pierwsze takie wakacje. Tak to wygląda. To jest nasze molo. Tutaj widać poszczególne stacje z wypożyczalnią rowerków wodnych i innych łódeczek. Tam wyżej dalej kawałek plaży od Sułkowskiego. Jakieś żaglóweczki, tam też. Tam jedna sobie płynie na jeziorku. Zrobiłabym zbliżenie, ale nie mam trzeciej ręki, żeby Wam pokazać. Może później, jak będziemy sobie plażować gdzieś. A tutaj napis Aquarius, tak się nazywają te apartamenty. Możecie je wygooglować, oni są też na Bookingu. Mają bardzo dużo dostępnych, przeróżnych apartamentów. Każdy jest urządzony w innym stylu. My mamy akurat taki loftowy typowo, ale są też, widziałam, glamour, jakieś tam barokowe wnętrza, naprawdę super, bo wczoraj widziałam, właściciele robili zdjęcia i reklamowali, więc pewnie coraz więcej będzie się tych apartamentów na wynajem pojawiać w internecie. Fajna sprawa. Śniadanko też bardzo przyjemnie mi się robiło, bo jest bardzo dobrze.
rodzinki i uszczęśliwić ich. Tutaj mamy jakieś takie bary, tam są śniadanka w restauracji Ambrozja serwowane. Kawałek dalej, tam gdzie widać te takie wieżyczki, tam się zaczyna takie już rozrywkowe centrum łóżkowe, takie bardzo, bardzo rozrywkowe, jakieś dla dzieci, dla dorosłych i różne fajne kawiarenki, restauracje, budki, jakieś go-karty, no przeróżne rzeczy, taka typowo rozrywkowa dolina. Tam są tory i jeździ tutaj ciuchcia parowa, mój mąż wczoraj zauważył, ja jeszcze tej ciuchci nie widziałam na własne oczy. Natomiast on zauważył, że to jest taki starodawny parowiec i strasznie chcielibyśmy się przejechać, bo Staś uwielbia ciuchcie. Wszystko, co jest związanego z pociągami, to Staś po prostu kocha. I tą ciuchcią do najbliższej miejscowości można się po prostu przejechać. Więc chyba tak zrobimy dzisiaj. Chociaż jest fajne słoneczko, tylko trochę wieje wiatr. I nie wiem, czy właśnie będziemy się opalać, czy raczej postawimy na takie czynne zwiedzanie. Czy w sumie tu nie ma co zwiedzać, tutaj się po prostu człowiek musi relaksować i tyle. Ale jest bardzo fajnie. Ładujemy bateryjki. Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia.